Dzień dobry, dzień dobry, witam w 20. już odcinku podcastu Handlowca. Nie zatrzymujemy się, lecimy dalej, seria trwa. Nie zamierzam tutaj e, przestawać nagrywać dla Was odcinków, więc lecimy z kolejnym. Promocja na wysyłkę, na Vinted, jak zwiększyć zyski, jak przyciągnąć większą ilość klientów. E, dzisiaj co nieco ja Wam na ten temat powiem, aż się w sumie Wiem, że jeszcze do tej pory nie nagrałem takiego odcinka dotyczącego promocji na wysyłkę. No ale jak sami wiecie te promocje nie są jakoś super często to jakby tak się sprawdzić wszystkie te najlepsze promocje typu na złotówkę czy tam na 2 złota, no to okazałoby się, że tych promocji było tylko kilka razy w roku natomiast co można zrobić, żeby po prostu w taki dzień gdy ta promocja na wysyłkę faktycznie na Vinted jest to co można zrobić, żeby tych klientów było jeszcze więcej bo oczywiście da się zrobić dużo rzeczy Powiem Wam dzisiaj o kilku, żebyście mogli na kolejne wysyłki się przygotować. Jak dobrze wiecie, w zeszłym tygodniu była taka promocja na wysyłkę, trwała dwa dni. To był 7 i 8 październik, jeśli dobrze pamiętam. No i powiem Wam szczerze, że niektóre osoby u mnie, przynajmniej na mentoringu Zarobiły tam 2-3-4 tysiące w jeden czy dwa dni, więc to są naprawdę bardzo fajne wyniki. Natomiast pozostałe osoby oczywiście skorzystały z tej promocji i również kilkaset złotych sobie do budżetu dołożyły. Moim zdaniem to spokojny tak wynik, bo w dwa dni zarobić kilkaset złotych dodatkowo na sprzedaży ciuchów to jest jak najbardziej spoko. Natomiast można tutaj jak najbardziej tą promocję wykorzystać i do tego, żeby tej sprzedaży było jeszcze trochę więcej, więc jak to ogólnie wygląda? Generalnie, jeśli chodzi o takie promocje, to one są bardzo spontaniczne, więc to jest też bardzo ważna umiejętność w biznesie, w sprzedaży. Mówiłem o niej kilka razy już na poprzednich podcastach, że trzeba być elastycznym, trzeba się umieć dostosować do aktualnej sytuacji. No i nie inaczej było tydzień temu informacje dostaliśmy praktycznie wszyscy tak samo, tak, wiadomo, że te powiadomienia na winte do jednych przychodzą trochę szybciej do jednych trochę później, natomiast mniej więcej wszyscy tam chyba 2 czy trzy dni przed tą promocją dostaliśmy informację, że taka promocja będzie, ja od razu po tej informacji tak naprawdę zacząłem planować dla osób z mentoringu jakąś konkretną strategię pod ten weekend, mieliśmy jakieś tam, miałem mieć zaplanowany jakiś live dotyczący komunikacji, jakieś inne rzeczy mieliśmy robić, ale właśnie o to chodzi, że w tym momencie już nie było ważne, co ja tam planowałem, co ja tam chciałem, bo trzeba było się skupić na tej promocji, bo ta promocja w chwili obecnej po prostu była najważniejsza, co potem się okazało fajnym strzałem, bo dużo, dużo osób naprawdę zarobiło fajne pieniądze. Na pewno te osoby, które gdzieś tam. Też nie spały, tylko pracowały, to też sobie zarobiły, no bo jednak y, takie promocje sprzyjają, sprzyjają tym, tym zakupom, i klienci chętniej tych zakupów w, dokonują. Y, chodzi o to, że takie promocje, nawet paradoksalnie niewielkie, gdzie ta cena obniża się o 2-3-4 zł to już jest bardzo dużo, tak, bo też musicie mieć świadomość, że Vinted ma jakby swoją już markę osobistą stworzoną, tak, ma ileś tam milionów, miliardów użytkowników, nie wiem, dokładnie nie sprawdzałem, natomiast, no, są to ludzie, którzy tak czy inaczej robią zakupy na Vinted. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, nieważne jaki dzień, nieważne jaka godzina, oni robią zakupy na Vinted, więc czy by była promocja, czy by nie było promocji, to ktoś prędzej czy później by coś na tym Vinted Kupił. Natomiast jak jest promocja, to nagle ci wszyscy, którzy kupują i ci, którzy nawet nie zamierzali kupować, już są bardziej do tego skorzy. Więc takie, taki prezent, że tak powiem, od Vinted, to jest dla nas, dla sprzedawców, również super prezent, bo my tutaj jakby nic nie dokładamy. Ogólnie komunikację, vibe na to wszystko buduje również firma Vinted, a my tutaj tylko polujemy, polujemy na jeszcze większą ilość sprzedaży. No i tak, generalnie mamy pewność, że w taką wysyłkę ruch będzie większy, zainteresowanie będzie większe, dlatego też moim zdaniem jak już będziesz dopracowywać i pracować nad kolejną taką promocją, to już wcześniej musisz zacząć się przygotowywać. Czyli jeśli miałeś jakieś plany, nie wiem, na weekend załóżmy. Może nie licząc takich planów, że już wiecie, jakiś zaplanowany wyjazd, zapłacony hotel, powiedzmy jakaś wycieczka, coś, coś, co się nie powtórzy, no to wtedy wiadomo, ciężko. Natomiast jakbym na przykład miał na ten. Weekend zaplanowane, wyjście ze znajomymi, no to już bym się zastanawiał, czy by takiego wyjścia ze znajomymi nie przełożyć. Dlaczego? No bo ja pójdę ze znajomymi, nie wiem, posiedzimy, pogadamy, trochę kasy wydamy, bądź też nie, w zależności od tego, co tam będziemy robić. Natomiast jako tako nie przyczyni się to w dłuższej perspektywie do wzrostu w mojej firmie, tak? Więc ja już się nauczyłem tutaj pewnych rzeczy odmawiać, dla mnie takie coś jest naturalne. Natomiast dla was być może nie, dlatego też o tym mówię. Więc jeśli na przykład zdarzy się kolejny raz taka sytuacja, że będziesz wiedział o jakieś promocji na wysyłkę i będziesz chciał zarobić więcej, pocisnąć więcej, no to warto oczywiście popracować już przed promocją i w dni, kiedy ta promocja faktycznie jest. No i co można robić? No przede wszystkim jak najwięcej dodawać nowych ogłoszeń jak najwięcej poprawić starych ogłoszeń, jeśli one jeszcze nie są poprawione. No jeśli nie jesteś nowym użytkownikiem na moim profilu, no to mam nadzieję, że Twoje opisy, hashtagi, wymiary, wszystko i tak dalej w opisach, no to już dawno, dawno się znajdują, tak? No bo ile to można poprawiać? Przecież to nie można 100 ogłoszeń poprawiać przez 4 miesiące, bo to jest prawie pół roku. No, takie rzeczy się robi w max kilka dni i te rzeczy już na siebie pracują, tak jak chociażby dzisiaj w w interlaterze, który wysyłałem, jeśli się zapisaliście, to dostaliście, polecam sprawdzić skrzynkę mailową, tam pisałem właśnie o hashtagach, o słowach kluczowych, jak to wszystko wpływa na widoczność naszych ofert, jak można to wykorzystać w celu właśnie zwiększenia zasięgów, więc takie rzeczy warto przed promocją robić. Dlaczego? No bo w, w dzień promocji ludzie zaczną wyszukiwać różnego rodzaju przedmiotów, zaczną korzystać z wyszukiwarki, zaczną przeglądać stronę główną, i coś będą chcieli sobie znaleźć, więc słowa kluczowe, hashtagi, takie rzeczy przed promocją jak najbardziej trzeba poprawić, no i dodać jak najwięcej nowych ogłoszeń. Czyli nie tak, że dodaję dwa ogłoszenia, bo codziennie dodaję dwa, tylko jak jest promocja, to ja dodaję nagle 20-30 przedmiotów, może 40, może 50. Może specjalnie się zaopatrzę, jeszcze coś kupię, jakby mi się na przykład wysprzedało więcej, tak? Nie może być tak, że jest promocja i my nie mamy czym handlować, no bo ilość towaru napędza ten nasz całkowity Zysk. Więc ogólnie promocje mocno napędzają sprzedaż. Wbicie to sobie do głowy, pamiętajcie i już wcześniej się przygotowujcie. W ramach przygotowań można też wcześniej, na przykład, odpalić po, pro, podbicia, tak? Żeby już podbicia na przykład sobie pracowały kilka dni wcześniej, no bo podbicia za, na przykład są na 7 dni. Więc po co ja mam podbijać dopiero w dzień promocji? Ja już podbiję sobie 5 dni przed promocją, żeby już te ogłoszenia pracowały, żeby już można było do tych ludzi w późniejszym etapie pisać. No i co, kolejna sprawa, no to jest oczywiście komunikacja. Jeśli chodzi o komunikację, no to ja dla osób z mentoringu przygotowałem bodajże cztery skrypty na ten dwudniowy dzień promocji. Zaczynaliśmy jeszcze w ogóle przed wszystkimi, zanim promocja się zaczęła, więc ja tutaj mam też taką swoją strategię. Z takiej korzystałem i taką zdradziłem. Kto chciał, to na pewno z mentoringu skorzystał z tej strategii. Kto chciał delikatnie sobie zmienić pod siebie, to też oczywiście zmienił. Natomiast ogólnie mieliśmy strategię na cały ten weekend. Czyli po prostu rozpisane konkretne skrypty na konkretne dni tej promocji, w konkretny sposób się zachowywaliśmy i właśnie tak też trzeba robić. Takie skrypty oczywiście można sobie przygotować już przed samą promocją, żeby już nie trzeba było ich wymyślać, bo dobre skrypty, no to naprawdę trzeba trochę nad nimi posiedzieć. Oczywiście można napisać jakiś krótki skrypt typu 1, 2, 3 zdania. Natomiast w dwóch zdaniach ciężko przekazać dużą ilość informacji. No nie jest to możliwe, żeby to było w naturalny i miły sposób. Dlatego moje skrypty zazwyczaj w tym momencie są już trochę dłuższe i właśnie zawierają w sobie więcej informacji. Oczywiście na różnych etapach promocji skrypty można zmieniać. Tak? Czyli na przykład teraz krótsze, potem dłuższe. Albo właśnie zmieniać na przykład co ileś tam skryptów wysłanych do klientów. I takie modyfikacje również sprawiają, że te skrypty są bar jeszcze bardziej dostosowane i jeszcze bardziej skuteczne. Natomiast ogólnie komunikacja w dzień promocji to jest klucz. Nie może być tak, że ty przyszła promocja i ty czekasz, aż coś się sprzeda, kończy się promocja, i nagle się okazuje, że trochę tam wpadło, albo nic nie wpadło. No tak nie może być. To ty musisz być proaktywny jako sprzedawca, skuteczny. Skuteczni sprzedawcy są proaktywni. Jak ktoś siedzi i czeka, to niewiele ma to wspólnego z skuteczną sprzedażą. Niestety, trzeba do tych klientów wyjść, trzeba do nich kreatywnie zagadać, podejść, przedstawić tą promocję w jakiś kreatywny sposób, hmm, poinformować o wszystkich możliwych, najlepszych y, rzeczach, które oferujemy, czy dajemy jakieś gratisy, y, czy jak szybko wysyłamy paczki. Czy nie wiem, jakieś inne rzeczy. No ogólnie, jeśli chodzi o komunikację, no to od waszej kreatywności to zależy, ile można tam rzeczy upchnąć i w jakich, rzecz jakich że tak powiem, kontekstach to wszystko mm, przedstawić. Natomiast w tym przypadku, oczywiście, jeśli chodzi o promocję na wysyłkę, no to warto się skupić typowo na promocji na wysyłce, e, podkreślać ten rabat, podkreślać to, że ta promocja jest naprawdę rzadka. I to bardzo mocno działa. Kolejna sprawa, no to jest oczywiście zadbanie o stany magazynowe. Już mówiłem o tym trochę wcześniej. Natomiast tutaj taki szybki skrót. No nie może być tak, że podczas promocji na przykład się kończy Wam towar, tak? Albo, że nie macie co sprzedawać. Wy sprzedały się najlepsze rzeczy i zostały same jakieś buble. No jeśli, w takim przy, jeśli znalazłeś się w takim miejscu, no to już popełniłeś błąd, no bo tak naprawdę masz zbyt małą ilość towaru i w połowie promocji na przykład nie masz czym handlować albo w połowie promocji już sprzedaż zaczyna ci spadać, no bo po prostu nie ma z czego tej sprzedaży być, jeśli ty nie masz wystawionych e, przedmiotów, więc to jest też taki, taką, że, taka rzecz, którą, o którą trzeba zadbać wcześniej przed promocją. Oczywiście bardzo mocno liczy się właśnie też czas działania, bo wiele osób właśnie czekało na tą promocję i tak dalej, a można było zacząć już wcześniej się przygotowa przygotowywać, maksymalizować te swoje działania, większą ilość podbić, zastosować na przykład, i już wcześniej zacząć pracować zanim w ogóle jeszcze ta promocja się zaczęła. Kolejna sprawa to polecam właśnie sobie przemyśleć przetwarzanie zamówień ogólnie tak, bo wiele osób mm, na przykład pakuje paczki jeszcze na siłę w niedzielę, gdzie, gdzie trwa promocja na wysyłkę ja na przykład w niedzielę jeszcze się maksymalnie skupiałem na komunikacji, na odpisywaniu na przekonywaniu i do godziny 23.00 30 tak naprawdę, czy tam 50, bo chyba nawet pisałem wtedy relacje na Instagramie, że dopiero skończyła się promocja, można iść spać. I faktycznie tak robiłem, czyli do samej nocy siedziałem, cisnąłem, naparzałem zamówienia, kontaktowałem się, wymyślałem i tak dalej. Natomiast pakowanie już sobie zostawiłem na poniedziałek. Dlaczego na poniedziałek? No bo w poniedziałek po takiej promocji zazwyczaj występuje taki naturalny spadek zainteresowania, spadek ruchu, wszyscy już sobie coś tam kupili. I zazwyczaj tych sprzedaży w poniedziałek po takiej promocji po prostu może być mniej, dlatego ja też zazwyczaj robię tak, że w takie dni, kiedy jest promocja, czyli na przykład w weekend, to ja pracuję bardzo dużo. A potem następuje okres po promocji albo po prostu jest nagle tydzień, bo już się weekend skończył i ja wtedy taki czas przeznaczam na odpoczynek. Oczywiście nie zawsze tak można, bo wiadomo dzieci, praca, hobby, szkoła, różne rzeczy. Natomiast ogólnie wtedy, kiedy wszyscy odpoczywają, to skutecznie sprzedawcy powinni pracować, tak? powinni pracować, powinni coś robić, powinni być dostępni żeby po prostu ten wolny czas innych ludzi wykorzystać. Natomiast my jako sprzedawcy możemy sobie odpocząć w innym terminie, to jest plus e commerce że nie trzeba odpoczywać w weekendy, nie trzeba pracować w tygodniu, tylko można pracować wtedy, kiedy praca jest przyjemna, lekka, szybka, łatwiejsza, a odpoczywać wtedy, kiedy praca jest ciężka i nie daje efektów, bo na przykład przyszły naturalne spadki po promocji. Więc tutaj polecam wam sobie również takie rzeczy poukładać no i również analizować tą sytuację. Nawet jak ktoś nie widział tego filmu, nawet jak ktoś nie jest w mentoringu, to przyjdzie kiedyś kolejna promocja na wysyłkę. Ten odcinek już będzie ty, być może go wysłuchasz, być może go dopiero znajdziesz. Natomiast ogólnie warto się zastanowić i przeanalizować wszystko, jak to wyglądało, tak. Co się stało podczas tej promocji, co się sprzedało, co się nie sprzedało, dlaczego się nie sprzedawało, dlaczego się sprzedawało, co ja takiego robiłem, co mogłem robić lepiej, o co pytali klienci, z czym mieli największy problem, co na nich najlepiej działało i tak dalej. I takich pytań można wymyślić sobie 50 czy nawet 100, tylko pytanie, bo ja takie pytania sobie wymyśliłem, zapisałem i na nie odpowiadałem. A ty takie pytania wymyślasz, no to już jest. Twoje jakby zadanie, tak? Musisz wziąć kartkę, musisz wziąć długopis, czy tam otwalić sobie jakiś plik na kąpie i zacząć wymyślać takie pytania, zacząć analizować całą tą sytuację. Bo te wszystkie informacje, które zbierzesz na podstawie tej promocji, przydają ci się w następnej promocji, tak? Czyli ja powiedzmy, ja już tych promocji trochę przerobiłem. Ja już mam w miarę gotowy schemat, jak to robić. Jak wskakuje promocja, no to już robię to, to, to i to. Ja mam jakby taki schemat przygotowany, jego się trzymam. Natomiast z, zanim ten schemat został przeze mnie wymyślony, to ja też musiałem kilka promocji, że tak powiem, przespać, kilka promocji zrypać i dopiero wtedy yy, zczaiłem, co jest naprawdę ważne, co można robić, żeby tą sprzedaż faktycznie podkręcić. W taki sposób się człowiek uczy na błędach i to też jest spoko, bo coś poszło nie tak. Trzeba wprowadzić poprawki, i nagle się okazuje, że później będzie lepiej. Natomiast to jest właśnie słowo klucz w tym wszystkim. Więc, jak dla ciebie ten weekend nie okazał się być skuteczny, nie, nie miałeś dodatkowej sprzedaży, ta sprzedaż nie była na takim poziomie, jaką byś chciał, chciała. No, to nie jest jeszcze tragedia. Tragedia jest wtedy, kiedy ty z tym nic nie zrobisz. Bo, jeśli ty faktycznie siądziesz, przeanalizujesz co poszło nie tak, wprowadzisz poprawki, to prędzej czy później Twoja sprzedaż się ruszy i następną promocję wykorzystasz jeszcze lepiej. W dłuższej perspektywie będą to naprawdę dla ciebie same plusy. Natomiast, jeśli znowu olejesz tą promocję, a bo promocja się skończyła, to już nic nie trzeba z tym robić, czekamy na następną promocję, albo w ogóle zapomnieć o promocji i dopiero sobie przypomnieć, jak wskoczy kolejna promocja. No nie, tak się nie działa. Właśnie najlepsze, najlepsze efekty są wtedy, kiedy mamy już jasno określone zadania, plan działania, i wtedy po prostu skupiamy się tylko na określonych zadaniach, które w danym chwili przynoszą nam jak największe efekty, i tyle. Więc moim zdaniem tutaj taki skrót dotyczący tej promocji. Sami widzicie, że sporo tych rzeczy można było zrobić wcześniej, można było to fajnie rozegrać, żeby te wyniki faktycznie były lepsze. I dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w taki dzień, kiedy jest taka promocja, no to można na przykład zarobić 1000 złotych właśnie w jeden dzień albo 2000 albo 3000 w jeden dzień. Oczywiście to są wyniki osób, które gdzieś tam już działają od dłuższego czasu, mają już swoje jakby też już wiedzy trochę i tak dalej. Natomiast ogólnie takie wyniki są możliwe, tak? Więc najcięższe myślę też dla niektórych osób jest zrozumienie, że da się w jeden dzień zarobić 3000 zł, tak? Tyle co niektórzy zarabiają na przykład w miesiąc. Więc polecam wam pracować nad Vinted polecam wam się rozwijać w tym temacie, szkolić i tak dalej, bo, no bo to, to jest naprawdę przyszłościowe. Nawet jak pójdziesz do pracy, będziesz dawać siebie 100% to maks dostaniesz nie podwyżkę 100 zł albo jakąś premię jednorazową i ona no, z tej premii już nie będziesz nigdy słyszał albo będziesz miał obiecany awans który nic ci nie daje oprócz tego że zmieniasz nazwę stanowiska i masz na przykład 2 zł na godzinę więcej no to są słabe inwestycje tak natomiast inwestycja czas w vinted w to dodatkowe źródło dochodu to jest naprawdę potężna inwestycja, która może sprawić, że pieniądze będą dosłownie wpadać ci o dowolnej godzinie o, w dowolny dzień. Czyli na przykład ja sobie dzisiaj wstałem. I w nocy już mi się sprzedało kilka e-booków, już mi się sprzedało kilka produktów na winted i ja tak naprawdę przed śniadaniem zalobi, zarobiłem kilkaset złotych. I to jest najlepsze uczucie na świecie, kiedy nie trzeba pracować, kiedy, kiedy się nie pracuje, a kiedy te pieniądze się zarabiają. Natomiast, żeby one się zarabiały, no to najpierw trzeba popracować. Najpierw trzeba sobie te zbudować te podstawy, rozpędzić tą machinę, i później można sobie właśnie siedzieć, patrzeć, aż pieniądze. Padają, a my tylko ograniczamy się do um, tych zadań, które gdzieś tam no, są niezbędne do tego, żeby ta sprzedaż wpadała, tak? czyli no, w kółko pozyskiwanie nowego towaru, w kółko wstawianie, w kółko pisanie skryptów i tak i tak dalej. Natomiast no, dla osób, które zarabiają już kilka tysięcy to jest norma, um, one chcą to robić, bo wiedzą, że to jest po prostu klucz do kolejnych, kolejnych zarobków. Więc zobaczcie, no taki odcineczek wyszedł dotyczący promocji na wysyłkę. Promocji na wysyłkę mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będzie, tak? No bo będzie oczywiście Black Friday, będą święta, z takich najważniejszych rzeczy mi się wydaje. Na Halloween może coś będzie, nie wiadomo. No i też pamiętajmy, że promocji na Przewoźników jest dużo, więc tak naprawdę, nawet jakby Vinted robił promocję na każdego jednego przewoźnika raz w roku, to by było na przykład 4 czy tam 5 promocji, więc wcale nie aż tak mało. Teraz była promocja na Orlen paczkę i na pocztę. Więc niewykluczone, że na przykład jakaś większa zniżka wpadnie właśnie w grudniu albo w listopadzie. Na przykład na impost albo na jakąś jeszcze inną formę wysyłki, tak? Nie wiadomo, co oni sobie tam wymyślą, co mają w planach, natomiast prędzej czy później kolejna promocja na wysyłkę będzie. Więc ten odcinek powinieneś potraktować, powinnaś potraktować jako kopalnię złota, wprowadzić wszystkie te rzeczy, pomyśleć o tych rzeczach, rozpisać to, porządnie zastanowić się właśnie teraz, kiedy nie ma promocji. Kiedy nic się nie dzieje, właśnie teraz skuteczni sprzedawcy pracują, ulepszają swoje ogłoszenia, dalej się uczą, dalej się edukują. Bo jak taka promocja wskakuje, to już jest na to wszystko za późno. Wtedy jest już czas tylko i wyłącznie na działanie, na podkręcanie tych wyników, bądź też na ratowanie wyniku, żeby był jakikolwiek, tak? No bo jak się nic wcześniej nie robiło, na ostatnią chwilę się zaczyna robić, no to coś tam może wpadnie, coś tam może będzie więcej, ale to już na pewno nie jest to. Co mogłoby być. No i co, w linku w opisie macie wszystkie linki, które mogą Wam pomóc, na przykład w skróceniu czasu wystawiania ogłoszeń, jeśli byście się zdecydowali na zestawy hashtagów, jeśli nie wiecie, jak pisać z kupującymi, to macie tam zestawy skryptów. Możecie dołączyć do Akademii i możecie dołączyć na przykład do Mentoringu, który za niedługo zamykam zapisy. Będzie też jeszcze informacja na ten temat, ale wydaje mi się, że to już jest naprawdę ostatni gwizdek. Na taką współpracę ze mną. Więc jeśli ktoś chce mieć na bieżąco takie informacje, jeś, jeśli ktoś chce ten ostatnią końcówkę roku przeżyć tak naprawdę ze mną, współpracować ze mną, mieć dostęp do naprawdę tajnych, że tak powiem, informacji autorskich, kreatywnych, które tylko i wyłącznie na przykład ja wymyśliłem, no to polecam naprawdę się zainteresować taką współpracą, bo drugiej takiej nie przewiduję. A w tym przypadku macie naprawdę bardzo fajną możliwość takiej współpracy ze mną, dzięki czemu chociażby ta promocja na wysyłkę mogłaby wam się zwrócić. Zwrócić mogłaby Wam na przykład cały mentoring, tak? tylko ta jedna promocja na wysyłkę, która właśnie tydzień temu się odbyła, więc naprawdę nie ma co czekać. Trzeba po prostu się decydować, trzeba się rozwijać, trzeba się edukować, trzeba się uczyć nowych rzeczy, trzeba to wszystko wprowadzać. A gwarantuję wam, że Vinted Wam przyniesie sporo, sporo kasy, która w życiu przyda się każdemu, wszędzie, zawsze. Więc nie ma co tutaj marudzić, dodatkowe źródło dochodu warto budować. Dziękuję bardzo za wysłanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was merytoryczny. Że jeśli tak, no to możecie oczywiście skomentować. Jak macie jakieś przemyślenia, to też możecie skomentować. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłanie. Miłego dnia. Życzę powodzenia w sprzedaży. Cześć.